Witam Was. Dzisiaj będzie odcinek na temat sadzenia oliwki do gruntu. Długo się nad tym zastanawiałem, czy jednak dać ją do gruntu, czy nie. Ceny teraz wszystkiego idą w górę, ogrzewania i prądu, i zastanawiałem się, czy dawać ją w ziemię, bo potem to ogrzewanie całe, ale stwierdziłem, że zawsze mi zależało, żeby mieć chociaż jedną oliwkę w gruncie, więc się zdecydowałem, jak to kiedyś jeden z widzów napisał: kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Także przygotowałem tę dziurę. Dziś ma z 50-60 cm głębokości, w miarę szeroka. No i na razie sam spód pójdzie ziemia kompostowa. Wymieszam trochę z tym piaskiem, bo zobaczcie, u mnie po prostu jest sam piach w ziemi, więc jeśli chodzi o drenaż, nie muszę aż tak bardzo uważać. Ale mam kupionego dużo keramzytu, mam jeszcze takie dwa duże worki. Także mam tutaj ponad 150 litrów jeszcze keramzytu. Zobaczcie, jakie kupiłem wielkie tego opakowanie, to jest 100 litrów perlitu. Jeszcze mam z dwa worki ziemi do cytrusów, ale na razie na sam spód pójdzie właśnie ziemia kompostowa z piachem i dużo keramzytu dosypię. I potem będziemy wkładać oliwkę, ale to po kolei. I tak teraz wygląda ta ziemia, która pójdzie na sam dół. Ma sporo keramzytu, perlitu tu jeszcze nie daje. Perlit pójdzie na następną warstwę. No i zaraz sypujemy ten dołek trochę. Ziemia wsypana na dno. A tutaj bohaterka tego odcinka. Zobaczcie, o, jaki pień. Jest to kupiona teraz na jesień z przeceny, także korona jeszcze nie jest rozbudowana. Ale korona się ładnie rozbuduje, to nie ma problemu. No i zaraz będziemy przymierzać wysokościowo. Musi być troszeczkę wyżej niż grunt, żeby się tam woda nie spływała, bo jeśli chodzi o mrozy, to jeszcze nie jest taki problem. Gorzej jest właśnie w tym okresie wiosennym, jesiennym, kiedy dużo pada, ponieważ oliwka jest tak jak cytrusy, a nawet i trochę bardziej, jakby to powiedzieć, bardzo nie lubi, gdy jest bryła korzeniowa za mokra. Jest to po prostu wyczulona. Dlatego tyle drenażu. Ja mam tutaj piasek, więc nie muszę też przesadzać, bo piasek bardzo dobry, jest dobrym drenażem. No i wkładamy i przymierzamy ją. Sporo trzeba będzie podsypać. Korzenie się jeszcze nie rozrosły, no bo przez zimę spała. Więc jeszcze będzie nadmiar ziemi. Ale jeszcze muszę od dołu podsypać. Ale to już będzie ziemia do cytrusów z perlitem i keramzytem, mieszanka. Także drenaż będzie dobry. Tak by to wyglądało. Przy oliwce musicie bardzo uważać na korzenie. To jest taka ciekawostka, że praktycznie każdy korzeń ma swój odpowiednik w gałązce. To jest, powiedzmy, naprawdę takie odbicie lustrzane. I w momencie, kiedy przytniecie jakąś gałązkę, to ten jej odpowiednik w korzeniu po prostu obumiera. Dlatego jeśli już kładziecie bryłę korzeniową, to mogą Wam niektóre gałązki po prostu poubumierać albo odpaść liście. No, ale teraz powiedzmy mam dobrą wysokość. To troszeczkę jeszcze ten grunt będę musiał zniżyć, ale to już będzie nad gruntem. Ta bryła. Obróciłem koronę tak, żeby ta bardziej bujna strona, mimo że jeszcze jest biedna, ta korona była od strony północnej, bo ta słabsza od strony południowej to szybko się rozrośnie. Ziemia cytrusowa, jeszcze nie całkowicie zmieszana, ale dodałem też trochę nawozu do cytrusów. To jest taki biologiczny, starcza na 3 miesiące i to będzie właśnie już w tej ziemi, która będzie w miarę blisko korzeni, bo mamy już, tu jest dzisiaj chyba 8 marca, więc już sezon tuż. No i tak wygląda efekt końcowy. Nie dawałem kabla grzewczego. Kupiłem taki namiocik na 1,80 m, który zabezpieczy tą oliwkę, będę ją odgrzewał w środku. Ma dużo tej ziemi, bo poszło około 100 litrów ziemi do cytrusów i około 20 litrów kompostu. Dużo keramzytu, dużo perlitu, także drenaż będzie dobry. Od razu dałem tego więcej, bo chcę, żeby tutaj ładnych parę lat porosła. No i nie chciałem już dłużej czekać. Mamy teraz przez następny tydzień bezchmurne niebo. W ciągu dnia 10 stopni, w nocy koło minus 4. Ale minus 4 stopnie to dla oliwki jest nic. Więc
trochę ją okryję na te noce. Na pewno bryłę jeszcze zabezpieczę tutaj. No i oliwka też idzie trochę głęboko z korzeniami w dół, więc też część korzeni będzie tam głębiej zabezpieczonych. Góra będzie jakąś tam matą kokosową zabezpieczona na zimę przy większych mrozach. Tutaj jeszcze zostawiam to zabezpieczenie tej oliwki, bo było po minus 8 stopni, więc stwierdziłem, że w razie czego zabezpieczę oliwki. Ogólnie do minus 8 stopni bez problemu znoszą. Nie jest to może miejsce idealne dla oliwki, bo oliwka powinna tak naprawdę gdzieś być pod jakimś murem południowym. Tu jest mur południowy, ale to jest mureczek, a nie mur. Więc miejsce nie jest optymalne, ale takie było moje marzenie, żeby mieć oliwkę w ziemi. Będę o nią dbał podczas zimy i zobaczymy, jak będzie rosła. Także oglądajcie i co jakiś czas będę tu dawał znać. A tu już mam przygotowany kawałek na ten mój tegoroczny projekt, więc zobaczycie, co tu jeszcze będzie. A tu zobacz, jaki rozmaryn wielki. No nic, pozdrawiam z cytrusowej dżungli. Trzymajcie się.